Ale chyba dzisiaj spore rozczarowanie. Ta porażka, już nawet nie tylko ta ostatnia akcja, która pewnie też trochę wkurzyła, ale wasza postawa dzisiaj no taka średnia, szczególnie w obronie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. No, wszyscy gdzieś tam byli w tym tygodniu gdzieś przeziębieni, też nie trenowali się w pełnym składzie. No ale to oczywiście nie jest żadna wymówka. No, przegraliśmy ten mecz. Ciężko mi tak na gorąco powiedzieć, jakie były tego przyczyny. No. Dobra, siedzi mi to strasznie w głowie, jeszcze na gorąco po prostu. Nie wiem, co mam ci powiedzieć, naprawdę jestem załamany, że przegraliśmy, nawet grając w słabym stylu powinniśmy ten mecz wygrać, dostać te 3 punkty i nikt by, wiesz, nikt by do tego jakby nie miał pretensji, tak? Zagraliśmy w słabszym stylu, powinniśmy ten mecz wygrać, a przegraliśmy. Tak akurat całkiem przyzwoicie się prezentowałeś, dobre statystyki, ale właśnie czegoś zabrakło. Co w tych decydujących akcjach mówił wam trener, a czego nie zrealizowaliście? Nawet najlepszy występ indywidualny, kiedy jest okupiony porażką, nic nie daje. Tak? Także mnie te moje tam jakieś statystyki, powiedzmy, przyzwoite jakoś nie cieszą za bardzo, bo no, mamy utratę punktów kolejną w lidze i to najbardziej boli. No przede wszystkim musieliśmy, oni ostatni mecz też wygrali 3. Myśmy się spodziewali, że oni mogą, tak tym bardziej, że w czwartej kwarcie trafiali wszystko, przez cały mecz trafiali wszystkie 3 o deskę, no naprawdę wszystko im się działo. Myśmy sobie powiedzieli, trener powiedział, sami sobie mówiliśmy, kryjemy 3, nawet Mateusz powiedział w ostatniej akcji, jak nam rzucą 3, to jesteśmy frajerami, chyba tymi frajerami jesteśmy, bo ten mecz powinniśmy wygrać, a przegraliśmy. No właśnie, co się działo, bo to większość tych trójek to było niestety z czystych pozycji. Gdzieś tam pogubiliśmy się w rotacji, którą ćwiczymy cały czas. Mam nadzieję, że to będzie w przyszłości lepiej wyglądało. No, na razie to nie zafunkcjonowało dobrze, mimo tego, że w ostatniej akcji wydaje mi się, że była ręka na tej 3, no ale jednak zbyt daleko była ta ręka. No może no, i trafił, przegraliśmy, no i jest po prostu strasznie się czujemy z tym. A wasza akcja? Ostatnia już tam, kiedy były bodajże 0,4 sekundy. Tak miało to wyglądać? Łukasz powiedział, stawiamy zasłony na chyba na Pandę albo na Mateusza, już nie pamiętam. Wyszedł do góry, był odcięty. Wilku powiedział mi chwilę wcześniej, słuchaj, jak go odetną, wyjdź po piłkę, ja będę ścinał pod kosz. Dokładnie to zrobiliśmy, ta akcja miała tak wyglądać. To, że ta piłka nie wpadła do kosza, to był po prostu no, moim zdaniem pech. No, było z dobrej pozycji, odbija się o deskę, gdzieś się wyturlała, no szkoda, bo byśmy ten mecz mogli wygrać. Z drugiej strony to jest piękno sportu, tak naprawdę jedna akcja decyduje, tutaj sama końcówka. Szkoda, że dzisiaj się nie udało. No bardzo szkoda, no ja jestem załamany tym wynikiem. Mam nadzieję, że to nas mobilizuje do cięższej pracy i no jeszcze cały sezon prawie przed nami, także myślę, że nie powinniśmy też załamywać do końca głów. Mam nadzieję, że dzisiaj będę po prostu załamany, a od jutra będę już pracował nad przyszłym meczem, żeby zagrać jeszcze lepiej i wygrać. Dzisiaj byłeś jednym z lepiej zbierających w drużynie pod nieobecność Czarka Trymońskiego, szczególnie nieźle ci to szło na tablicy atakowanej. Czarek na tą tablicę, jakby nie mówiąc, czyści tak nam. Gdzieś brak Czarka trzeba było gdzieś zakamuflować. No, ja tam widziałem, ja zebrałem chyba Maleszczak, tam parę piłek zebrał, gdzieś cały zespół starał się te piłki zbierać. No myślę, że gdzieś tam w tym aspekcie może wygraliśmy. W ogóle wygraliśmy zbiórkę, mieliśmy mniej strat, więcej przechwytów, więcej asyst i przegraliśmy, tak? Oni tymi trójkami nas po prostu zabili, no i no niestety zbiórki wygraliśmy, mecz przegraliśmy. Długo dzisiaj bardzo goniliście, już było tak, że jednak przyjezdni prowadzili przez długi moment. Później jak odskoczyliście na 5 punktów, wydawało się, że wszystko jest po waszej myśli i nagle znowu zastój. No, gracie z rywami. No przede wszystkim na początku trochę zaspaliśmy może, później odrobiliśmy, wyszliśmy na prowadzenie i oni się trzymali tymi trójkami i wychodziliśmy na 2 punkty, na 4 punkty, oni 3, no i trzymali się cały czas i w końcu tymi trójkami wyszli na to prowadzenie, wygrali 1 punktem, no. Dzięki. Dzięki.